Któregoś dnia otrzymałem telefon od mojej byłej uczennicy, która powiedziała, że jej koleżanka jest w ciąży i chce dokonać aborcji. Spytałem się, czy jest możliwość rozmowy z tą osobą. Proszę księdza, ona na pewno nie będzie chciała z księdzem rozmawiać. Na pewno nie będzie chciała się z księdzem spotkać. W takiej sytuacji poprosiłem o takie spotkanie nietypowe, można powiedzieć trochę z przypadku. Poprosiłem, aby wybrała się na zakupy do centrum handlowego ze swoją koleżanką, która chciała dokonać aborcji, a która wtedy była w ciąży. Nie mówiąc wcale, że spodziewa się gdzieś tam zobaczyć moją osobę. Tak też się stało. W pewnym momencie, mijając mnie, powiedziała: szczęść Boże. Ja też przywitałem się z nią i zaczęliśmy rozmowę na zasadzie, co u Ciebie słychać. Ja najpierw opowiedziałem to, że podejmuję wiele działań na rzecz obrony życia i że będę ojcem. Przerwałem i dopowiedziałem: będę ojcem, ojcem chrzestnym, i pokazałem w telefonie komórkowym, w swoim smartfonie, pokazałem obraz USG tego dzieciątka, mówiąc: zobaczcie, o właśnie tak to dziecko wygląda. A to bodajże był 12 tydzień od poczęcia. Moja była uczennica z zachwytem, z uśmiechem spoglądała na to USG z dźwiękiem bijącego serca, tego dźwięku, który jest emitowany na USG. Jej koleżanka natomiast przez kilkanaście sekund spoglądała w ekran telefonu trochę bez uśmiechu. Jej twarz wydawało się, że właśnie, że nic nie wyraża. Ale to wystarczyło, abym po kilku dniach, dwóch czy trzech, otrzymał telefon od tej dziewczyny, byłej mojej uczennicy, mówiącej: proszę księdza, ona już nie mówi o pigułkach wczesnoporonnych, ona martwi się, co zrobi, jak urodzi dziecko. Dla mnie to było coś niesamowitego, bo też od razu powiedziałem, zaoferowałem pełną tutaj pomoc ze strony Fundacji Mały Stópek, ale też i ucieszyłem się, że to kilkunastosekundowe spojrzenie na ekran i zobaczenie USG nienarodzonego dzieciątka było jakąś iskrą, która pobudziła tę dziewczynę do walki o życie swojego dziecka. Na dzień dzisiejszy jest ona szczęśliwą mamą, która cieszy się swoim macierzyństwem.